Early Stage realizuje coroczne projekty od 2005 roku. W tym roku tytuł naszego projektu to Water Power. Tegoroczny projekt organizujemy wspólnie z Polską Akcją Humanitarną. W ramach projektu śpiewamy po angielsku piosenki o wodzie. Niestety, nie wszędzie na świecie ludzie mają dostęp do świeżej i czystej wody. Jednym z takich miejsc jest południowy Sudan, który jest 2,5 razy większy od Polski, natomiast nie ma w nim wody. Ludzie, żeby zdobyć wodę, idą czasami 2-3 godziny piechotą i najczęściej spotykają zanieczyszczone źródła wody. Polska Akcja Humanitarna buduje tam studnie, które trzeba wiercić, bo woda jest bardzo głęboko. Dla tych ludzi posiadanie wody w pobliżu ich domów jest tym, co pozwoli im dalej się rozwijać. Tradycyjnym uwieńczeniem projektu jest nagranie przez dzieciaki z Early Stage płyty. Dochód ze sprzedaży płyt przeznaczone będzie na budowę studni w południowym Sudanie. Bardzo się cieszę, że szkoła Early Stage bierze udział w akcji związanej z wodą. Cieszę się również, że rozumiecie, jak bardzo woda jest ważna, jak również i to, że to my, ludzie z bogatych krajów, bo takim krajem jest również Polska, musimy pomóc tym, którzy dostępu do wody nie mają. Nowa Huta Team to grupa ludzi, która biega na zawodach w kraju i za granicą, reprezentując naszą dzielnicę. Jest to amatorska grupa, nie trenujemy w żadnym profesjonalnym klubie. Chcemy po prostu łączyć naszą pasję z reprezentowaniem dzielnicy, promowaniem jej. Idea się nie zmienia, przychodzimy tutaj, żeby biegać z tymi, którzy nie biegali do tej pory. Swoje pierwsze kółko wokół zalewu. Zaczynamy wszyscy razem. Rozgrzewamy się troszeczkę, robimy taką delikatną, bardzo delikatną rozgrzewkę dla każdego. Potem przebiegamy sobie wspólnie to jedno kółeczko. Jednego, że tak powiem, dnia doszliśmy do wniosku, że fajnie by było zorganizować zajęcia biegowe dla ludzi, którzy nie są zdecydowani co do rozpoczęcia swojej przygody ze sportem. I tak padł pomysł pierwszego kółka wokół zalewu. Wybraliśmy to miejsce dlatego, ponieważ jest to najbardziej, że tak powiem, kojarzone miejsce z rozpoczęciem przygody z bieganiem. Frekwencja ludzi, jaka przychodziła na pierwsze biegi, była tak zaskakująco duża, że postanowiliśmy to robić cyklicznie. Inic-
inicjatywa Twoje pierwsze kółko wokół zalewu jest dla każdego. Biegają z nami dzieci od trzeciego roku życia razem ze swoimi rodzicami, aż oczywiście do troszkę starszych już osób. Mamy duży fan z tego, że oprócz tych monotonnych treningów, które praktycznie odbywają się raz bądź dwa razy dziennie, możemy, że tak powiem, przekazać część wiedzy, którą mamy i część tej energii, którą mamy do sportu, ludziom, którzy nie są zdecydowani, co im daje, że tak powiem, nowe doświadczenie i nowe bodźce do robienia czegoś innego w życiu. A nam sprawia to niesamowitą frajdę, ponieważ widzimy, jak ci ludzie, że tak powiem, doceniają to, że można w inny sposób spędzać wolny czas. Wszystkich zapraszamy, jest super, pobiegajcie z nami.